XIII Festiwal Filmowy. Niepokorni, niezłomni, wyklęci. My bardzo mocno dbamy o to, żeby mieszkańcy naszego miasta znali doskonale historię naszego miasta i historię naszego kraju. Gdynia od zawsze kochała film, a film pokochał też Gdynię i to pokazuje właśnie te nasze duże dwa festiwale. Niedawno mieliśmy okazję gościć wszystkich twórców na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzisiaj Festiwal NNW. Cieszymy się z tego, że cały czas jesteśmy stolicą polskiego kina. Festiwal w tym roku jest po raz pierwszy jest konkurs międzynarodowy. Tak? Czy też odpowiadamy na to, co się wokół festiwalu dzieje? Od lat na festiwal przyjeżdża dużo cudzoziemców. W ubiegłym roku było około 100 osób ze Stanów Zjednoczonych i z tej Europy Środkowo-Wschodniej. I robiliśmy pokazy jako pokazy towarzyszące. Stwierdziliśmy, że w tym roku warto, żeby to był konkurs międzynarodowy. Rozbudowaliśmy o taki duży blok warsztatów i prezentacji o archiwaliach. Uważam, że to jest bardzo ważne, że ten nasz festiwal już nie tylko przywołuje historie, które były przez lata gdzieś zapomniane, ale pokazujemy, jak tymi historiami należy się opiekować, jak uchronić te materialne i niematerialne dziedzictwo, które nam się bohaterowie pozostawili.